Renatko, czy mi się wydaje, czy my nagrywamy odcinek specjalny? Właściwie nie wiem, czy odcinek specjalny, ale coś za często u Ciebie występuje. I rzeczywiście wszyscy się już nami naprawdę znudzą, więc musimy wymyślić jakąś nową konwencję. Właśnie ostatnio czytałem komentarz pod naszym ostatnim wywiadem i ktoś napisał, że wcale się nami nie nudzą ludzie. Także miło, trzeba działać. To są pojedyncze opinie. Nie sugerujemy się nimi. No, moja droga, naprawdę dzisiaj odcinek specjalny, który naprawdę przyszykowaliśmy dosłownie na prędce, że tak powiem. Jest lista ciekawych tematów, jest lista tematów aktualnych i tematów bardzo ważnych. I tutaj na samym początku podkreślę tylko jedną rzecz. Chciałbym, żeby ten odcinek wybrzmiał jako odcinek, który przyda się ludziom za 5, 10, 20 lat. Żeby to był odcinek ponadczasowy, żeby to nie był tylko i wyłącznie, to nie jest sprawozdanie, to nie jest to, co się obecnie dzieje, to nie są newsy, tylko to ma być ponadczasowy odcinek, taki, który będzie wam, moi drodzy, właśnie służył naprawdę przez następne nie wiadomo ile, prawda? Co ty na to, Renatka? No, oczy zrobiłam. Z jednego powodu powiem tak, no postawiłeś wysoką poprzeczkę, ale rozumiem, co masz na myśli. Niemniej, z racji tego, że bardzo dużo ludzi do mnie pisze maile w tej chwili, jak się domyśla, dzwonię, smsuję i tak dalej, to jednak pozwolę sobie na jakieś newsy, ale newsy wynikające jakby z tego, co ja widzę i może tak, żeby to, brzydko powiem, odbębnić, to zróbmy na początku, a potem zajmiemy się tym, co nas bardziej interesuje. Dobrze. Czyli szersza perspektywa. No to powiedz, moja droga, właśnie, co widzisz, co ty widzisz w twoim doświadczeniu? To znaczy tak, to co ja zobaczyłam w swoich wizjach, to będę się troszeczkę powtarzać z naszego ostatniego, dlatego że nadal nie widzę trzeciej wojny światowej. Potem bym chciała, żebyśmy to skomentowali z tą wojną, to już pewnie będziesz wiedział, o co mi chodzi, a jak nie, to ja sama to powiem. Widzę, że rzeczywiście, tym razem ładnie powiemy, pan Putin rzeczywiście się zapędził, widzę go bardzo wściekłego, czyli jak wchodzę troszkę dalej w przyszłość, no to wściekłość dla mnie oznacza, że nie zrealizuje tak planu, jakby chciał. Pokazują mi się wszystkie państwa, które bardzo mocno stanęły, pokazało mi się to jako mur wokoło, czyli wokoło niego, oczywiście to symbolika, która dla mnie oznacza, że jednak rzeczywiście społeczeństwa na świecie są już na tyle, jakby to powiedzieć, rozwinięte chyba, w sensie świadomości, że postanowiły jednak postawić konkretny opór. Ten opór oczywiście, no ja nie jestem politykiem, więc nie wiem na jakim poziomie to będzie, natomiast chyba bym powiedziała, że na każdym i dobrze by było, żeby na każdym, czyli niech każdy zrobi to i postawi ten opór tam, gdzie on jest w stanie i gdzie on potrafi, czyli tak na poziomie świadomym, jak i emocjonalnym, jak i na poziomie geograficznym, jak i na poziomie, nie wiem jak to można nazwać, zbiorowej podświadomości czy świadomości, jak i na poziomie politycznym, na poziomie gospodarczym. No jakąkolwiek funkcję jesteśmy w stanie przyjąć, to tu nikomu nie będę podpowiadać, bo każdy wie, co ma w tym robić. Natomiast chciałam tylko, żeby było wiadomo, że to możemy robić na różnych poziomach i to nie jest tak, że ja tylko namawiam do rozwoju duchowego, do pracy, oczywiście zawsze namawiam, natomiast nie zmienia to faktu, że to też musi się przejawić w rzeczywistości materialnej, czyli dlatego powiedziałam też o tych innych aspektach. Oczywiście niekoniecznie ja będę to robiła, bo niekoniecznie na tym się znam i jakby nie wiedziałabym nawet, co w tym podjąć i jakie działania podjąć. W związku z tym to zostawiam jakby już po stronie fachowców czy tych ludzi, którzy się na tym znają. Natomiast co jeszcze widziałam? Widziałam, że, bo mówimy cały czas o tej przepowiedni znanej, że przy tej trzeciej wojnie światowej Chiny zaatakują i tak dalej, i tam ze Stanami, że wszystko tam zginie, jakieś tam państwa znikną z powierzchni ziemi. To wszystko to, co dowiedziałam się od klientów, w związku z tym no, nagabywali mnie też w sesjach prywatnych, w związku z tym odpowiadałam na to. I tak, nie widzę ani wojny, ani nie widzę znikania kontynentów, ani nie widzę, żeby cokolwiek się rozszerzyło poza to, co jest. Mówiąc, że to jest krótko, niestety nie jestem w stanie obiecać, że to jest tydzień albo dwa tygodnie, ze względu na to, że w jasnowidzeniu krótko to czasami są dwa lata. Oczywiście tym razem mam nadzieję, że to nie będzie dwa, tylko maksymalnie pół roku i dobrze by było, żeby tak było. Co to dla mnie też oznacza, że świadomość ludzi jest na tyle wysoka w tej chwili, że jednak ten mur zobaczyłam. Zobaczyłam, że Putinowi się to nie udaje. Zobaczyłam, że Chiny zareagują, ale nie będzie to taka reakcja, że napadną i potem rozleją się po całym świecie, tylko pokazuje się raczej
jak to ładnie powiedzieć, bo z Chinami kojarzą mi się smoki, więc powiedziałabym to tak, jakby obudził się smok, spojrzał wokoło, zobaczył, że coś się zaczyna dziać, więc zaział ogniem, żeby pokazać, że jest groźny i jakby nie robi już nic więcej, tylko zostaje w tym punkcie, czyli pokazuje tylko swoją siłę, ale też pokazuje granice. Wbrew pozorom ludzie z Ukrainy pokazali się wcale nie tacy słabi, pokazali się mocni psychicznie, pokazali się tacy, którzy walczą, tacy, którzy stawiają ten opór. I mam na myśli tutaj nie tylko opór na zasadzie wzięcia broni do ręki i walki, tylko też opór w kontekście świadomości tego, że oni nie chcą wojny, że oni chcą, żeby to wszystko było pokojowe, że one chcą krajów demokratycznych. Też pokazują mi się, co najzabawniejsze, Putin też mi się taki wściekły pokazywał z racji tego, że jakby jego wojsko też nie jest z tego zadowolone. W związku z tym jego złość to jest taka, że on nie może zamanipulować nawet we własnym kraju do końca, tak jakby chciał. No więc powiem, jeżeli go dobrze przytrzymamy, bo to dla nas, ja w każdym razie tak bym to zinterpretowała, jest jak lekcja z II wojny światowej z Hitlerem, czyli mamy kolejny egzamin jako świat, na jakim poziomie jesteśmy. Wtedy wszystko zlekceważyliśmy i pozwoliliśmy w bardzo nonszalancki, arogancki sposób rozszaleć się jednej osobie, która znalazła kilku popleczników, a potem poszła na poziomie wzorców i niedoborów całego świata i wszystkich krajów i pojedynczych ludzi. W związku z tym teraz by było fajnie, żebyśmy do tego nie doprowadzili. W związku z tym na wszystkich poziomach ten opór stawiajmy. Między innymi też na poziomie świadomości. Mm-hmm. A wiesz co, moja droga? I jeszcze też mi taka rzecz od razu przychodzi, takie pytanie. No bo skoro jest jakby taka koncentracja jakby uwagi na Putinie, całego świata, to właśnie... Bo też pojawia się druga narracja. Jak to jest z tym Putinem? Kim on tak naprawdę jest? Bo wiesz co, ja tak osobiście sobie odczuwam, że Putin nie jest ostatnią osobą w tej hierarchii, powiedzmy. On nie jest gościem, który decyduje dosłownie o wszystkim. Ja uważam, że są nad nim inne istoty albo ludzie, którzy, no to jest naprawdę cały sztab różnych ludzi, czy to linii, powiedzmy, właśnie generacji poprzednich, czy to rodzinnych właśnie klanów, czy też właśnie ekonomicznych jakby doradców, czy militarnych. Tam jest naprawdę potężna grupa ludzi albo istot, które tym wszystkim zawiadują. I ja tak odczuwam, że Putin jest trochę takim frontmanem tylko. Dobrze odczuwasz. Natomiast jak można to skomentować, co powiedziałeś? Nijak, przyjąć. Po prostu. Czyli tak się dzieje. Natomiast dla mnie to jest o tyle szerszy temat, że powiedziałabym, no to jeżeli dochodzimy do takiego poziomu, o którym w tej chwili rozmawiamy, to trzeba byłoby powiedzieć, że to nie tylko on jest taką, nazwijmy to w tym przypadku, kukiełką czy frontmanem. To brzmi może trochę lepiej. Ze względu na to, że no tak się dzieje w każdym państwie. Czyli krótko mówiąc, to nie dotyczy tylko jego. To tutaj można byłoby powiedzieć, możemy to poszerzyć właśnie na poziom tych zbiorowych świadomości, czy nieświadomości właściwie, zbiorowej nieświadomości powiedziałabym, w taki sposób, żeby ująć to inaczej, czyli uznać, że to jest też gra, tylko gra tak jak na przykład jest gra, nie wiem, w jakimś zakładzie pracy między szefem, współpracownikami, menadżerami i sprzątaczkami i wszystkimi innymi ludźmi na tych poziomach. To dokładnie tak samo się dzieje na poziomach globalnych, czyli na poziomach państw. W związku z tym każde państwo, jakby mając tą swoją władzę i tego swojego, nazwijmy, frontmana, w taki sposób to jest właściwie przedstawiciel naszej zbiorowej świadomości jako narodu. Oczywiście nie tylko naszej, jak i polskiej, ale każdej innej. Dlatego też między innymi powiedziałam o tym, że warto by było tą świadomość podnosić. Polacy w tym są, tutaj powiem im komplement, wyjątkowo utalentowani, dlatego że są niezależni, samodzielni, wojowniczy i nie lubią, kiedy im się coś robi na głowie i stuka im się butami na głowie. W związku z tym to też powoduje i oczywiście też struktura historyczna nasza, dlaczego tacy jesteśmy, to też jest uwarunkowane, tak jak mówiłeś. Tak samo uwarunkowania są związane z Putinem i z Rosją. Tak samo uwarunkowania są ze Stanami Zjednoczonymi, czyli z Chinami, czyli właściwie jakiekolwiek państwo byś nie wziął, to jest dokładnie ta sama historia. Tylko ona się wtedy przejawia na oprogramowaniu zbiorowym, a nie na oprogramowaniu pojedynczej osoby. Ale dlaczego ja wciąż wracam do tej pojedynczej osoby? No dlatego, że ta pojedyncza osoba to jest osoba, która tak naprawdę zmienia całą świadomość danego narodu globalną i idzie coraz wyżej, coraz wyżej. Czyli nie ma innej drogi, jak tylko zaczęcie od siebie samego.
Co byśmy, jakbyśmy na to nie patrzyli, jakbyśmy nie podeszli do jakiegokolwiek poziomu, z którego chcemy zacząć rozmowę, to i tak niestety wracamy do tego samego punktu, że wszystko możemy zrobić tylko my, wszystko jest w naszych rękach. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane z racji tego, że znamy prawo przyczyny i skutku i wiemy, że jeżeli już narozrabialiśmy i ta świadomość zbiorowa spowodowała określoną rzeczywistość, no to siłą rzeczy wszyscy jak jeden mąż musimy przyjąć za to odpowiedzialność, że gdybyśmy tą świadomość poszerzyli wcześniej, to to by się nie musiało zadziać, ale jednak się zadziało. No właśnie nie tutaj... jest to wina tylko jednej osoby, która rządzi, albo frontmana, tylko nas wszystkich. Jeżeli w ogóle można powiedzieć o winie, raczej bym powiedziała o doświadczaniu, czyli o drodze poprzez doświadczenie w świecie dualnym, w którym poprzez doświadczenia po prostu rozwijamy się i jako pojedyncze jednostki, jako ludzkość. To od razu mi przychodzi takie pytanie. Czy w takim razie, czy w ujęciu wojny, czy to wszystko miało się odbyć? To ciekawe pytanie, ale chyba mogę na nie odpowiedzieć tak. I dlaczego się tym troszkę uśmiechnęłam? Dlatego, że miałam ostatnio dwie klientki, które przypomniały mi, bo ja kompletnie nie pamiętam takich jasnowidzeń i nie daję temu specjalnego znaczenia. Ale one mi to przypomniały, że jedna z pani mówi, ale ja tu... Ja mówię, ja nie pamiętam, a pani klientka mówi, ale ja absolutnie wszystko zapisałam. W związku z tym powtarzam jej słowa, co ona zapisała, co ja powiedziałam. Więc zabawne było to, że pytała mnie właściwie o to, w jaki sposób ten wirus się, ta sprawa się skończy, jak ona będzie się rozwijała i tak dalej. W związku z tym ja bardziej na tym się skupiłam, a nie czymś innym i patrzyłam w jasnowidzeniu pod tym kątem. I nagle okazuje się, że pokazuje mi się szok ludzkości. Tak jakby wszyscy, widziałam mnóstwo ludzi, którzy stali, gapili się w jeden punkt i wszyscy mieli rozdziawione gęby. W związku z tym zinterpretowałam to tak, że raczej wirus szybko wygaśnie, że pojawi się coś, co i co najzabawniejsze, i nawet zastanawiam się nad tym trochę, bo nie widziałam w tym strachu, tylko to, co widziałam przede wszystkim, to szok, czyli takie potężne zaskoczenie. Wszyscy patrzą w jedną sytuację, która ich mocno zaskoczyła. I w życiu bym nie pomyślała, uczciwie mówiąc, gdyby ta pani tego nie skojarzyła z tą dzisiejszą sytuacją, to mi by do głowy nie przyszło, żeby to w ogóle w ten sposób zinterpretować. Chociaż pasuje, ale też dlaczego chciałabym, żeby pasowało? Z jednego powodu, oczywiście też swojego własnego, ze względu na to, że wiadomo, że tak jak wszyscy inni chciałabym, żeby to się szybko wszystko skończyło, to ja wiedziałam, że to będzie szok, że najpierw wszyscy staną w takiej katatonii, czyli będą patrzeć na to mocno zaskoczeni, ale potem w przeciągu najbliższych miesięcy szybko się to skończy. Czyli jeżeli to jest rzeczywiście, mogę odnieść tą wizję do tej wojny, no to informacja w takim razie też dla mnie jest taka, że jednak nie będzie to trwało dłużej niż parę miesięcy. Ale równie dobrze jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta wizja dotyczy jeszcze czegoś innego, natomiast byłam dość precyzyjna i powiedziałam, że to będzie styczeń, luty. I teraz, jeżeli ja widzę w ogóle czas, bo normalnie czasu nie widzę w ogóle, czyli płynącego czasu nie jestem w stanie zobaczyć jako jasnowidz. Natomiast widzę czas, i tu jestem bardzo precyzyjna, w momencie, kiedy okazuje się, że coś jest wpisane w linię. Czyli mówię o tych głównych liniach. Normalnie mówię o głównej linii życia każdego człowieka, ale są też główne linie dotyczące całej ludzkości. I wtedy jestem w stanie nie wiedzieć z jakiego powodu zobaczyć czas, chociaż wydaje mi się, już tak się też nad tym zastanawiałam, że to chyba chodzi o to, że ja nie widzę czasu płynącego. Natomiast jeżeli jest coś ustalone jako zdarzenie, to wtedy da się to zobaczyć. I dokładnie to w ten sposób zobaczyłam. Więc mam nadzieję, bo pamiętajcie też wszyscy, którzy mnie słuchacie i oglądacie, że ja w tym jestem naprawdę nowicjuszem, ze względu na to, że całe życie, jak robiłam jasnowidzenie, to skupiałam się na zupełnie innych aspektach. Były to pojedyncze ludzkie rzeczy, ludzkie życia, biznesy i tak dalej. Natomiast w ogóle nie była to polityka. To był chyba ostatni temat, który ja kiedykolwiek chciałabym oglądać, dotykać i nawet być w tym dobra, ze względu na to, że no akurat tego tematu nie lubię, on mi nie leży. W związku z tym, ponieważ dlaczego może mi nie leży? No z jednego powodu tylko, że można na to wpływać pojedynczo, natomiast te zmiany jako twoja zmiana pojedyncza wcale tak szybko nie oddziaływują na resztę. W związku z tym to jest takie jak dziubanie czegoś, że dziubiesz 50 lat i nie widzisz skutku.
no to lepiej jest posprzątać kuchnię i od razu zobaczyć, że jest czysta. To daje ci dużo więcej radości i satysfakcji. Dlatego też wolę z pojedynczym człowiekiem, bo jak jemu się zmienia życie i on do mnie pisze, o pani Renato, super, bo okazało się, że tu posłuchałem, tu się zmieniło, tu przemyślałem, tu mnie olśniło, to to dla mnie jest bardziej motywujące. Natomiast taka polityka motywująca nie jest, bo to jedno wielkie bagno i szambo. W związku z tym przyjemne to nie jest. Nawet grzebanie w tym. Natomiast no, z racji sytuacji, która teraz jest, no to też uznałam, że poćwiczę sobie i zobaczę, na ile ja to widzę, na ile ja mogę się w ogóle w tym wyćwiczyć, w tej interpretacji, bo jak pokazują się, że tak powiem, obrazy, to w normalnym życiu bardzo łatwo już to czytam. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardzo szerokie przestrzenie, to wtedy jest mi to trudniej zinterpretować i właściwie mogę sobie wyobrazić, że ten szok to mógł dotyczyć wszystkiego innego, a niekoniecznie musiał wojnę. Natomiast no, gdybym to odniosę do rzeczywistości, w której już jestem, no to rzeczywiście no, dzieje się tak, nie? I tutaj kolejnym zagadnieniem od razu pojawia się coś, co mi wrzuciłaś jako temat przed naszym nagraniem, czyli zbiorowa podświadomość. No bo to, co się teraz wydarza, wszystko wydarza się w zbiorowej podświadomości. Nie tylko już w podświadomości jednego narodu, ale już kolektywnie. Co to oznacza? Co ty tutaj widzisz, moja droga? Jak to według ciebie tutaj jest? To znaczy... Jesteśmy zmuszeni do zmiany, chyba tak bym powiedziała. Czyli wciąż mamy dokładnie ten sam temat, o którym mówiłam ostatnio. Nasza planeta Ziemia się rozwija i podnosi wibracje. Z racji tego, że ona to robi, my jesteśmy do tego zmuszeni. Zmuszani jesteśmy, to takie trochę złe słowo, ze względu na to, że to mówię tylko do egotyzmu naszych ego, a nie do świadomości istot duchowych, którym jesteśmy. Dlatego, że wybraliśmy akurat ten czas, ten świat, tą ziemię, te historie, które jeżeli wychodzimy z założenia, że one są wpisane w linię globalną naszej rzeczywistości ziemskiej, to znaczy, że my wszyscy mamy to przeżyć. W związku z tym są dla nas pewnego rodzaju możliwością, ale też szansą, ale też lekcją, którą mamy przerobić w taki sposób, żeby rzeczywiście zmienić już tą kolektywną, mówi się kolektywną świadomość, ale właściwie to jest podświadomość, czyli oparte jest to o różne wzorce, które wynikają nie tylko z jednego pokolenia, ale wynikają z wielu, wielu pokoleń, z całej historii nas jako ludzi, nas jako świata i nas jako ludzkości. Czyli wszystko to no, nie znika w powietrzu, niestety, nie rozpuszcza się, tak jakby się wydawało, że można, no ale niestety nie. Tak samo jak wzorzec, który mamy jakikolwiek, na przykład, nie wiem, kata i ofiary, też nam się nie rozpuści w 3 sekundy i żadna technika mentalna na to nie wpłynie. Natomiast no, tylko praca psychologiczna, czy sama ze sobą, oczywiście nie mówię tylko, że musi być u psychologa, może być też sama własna praca samodzielna. Natomiast nie zmienia to faktu, no, że po prostu tak rzeczywistości tworzymy kolektywnie. I teraz, no właśnie, kolektywnie co to oznacza? To oznacza, że wszystkie świadomości pojedyncze, indywidualne tworzą tą kolektywną. Jeżeli jest więcej takich świadomości, które na przykład oparte są na niedoborze, na lęku, na jakimś przekonaniu, że na przykład Polska sobie nie da rady, bo jest w samym środku Europy i niestety musi się zawsze komuś podporządkować albo z kimś współpracować, bo inaczej nie ma żadnych szans i rozgrywamy to wciąż politycznie w ten sposób, jakby nie biorąc pod uwagę innej opcji, tylko bierzemy albo jesteśmy w Unii, albo jesteśmy pod Stanami, albo jesteśmy pod Putinem, no to właściwie jeżeli wszyscy tak myślą, albo przynajmniej większość pokoleniowa tak myśli, to znaczy, że wszyscy świadomie bądź nieświadomie padamy ofiarą takiej rzeczywistości. Czyli musielibyśmy zacząć myśleć o tym inaczej, czyli myśleć, że jednak to nie jest prawda, nie musi być, może tak powiedzmy. Jeżeli zmienilibyśmy świadomość, jeżeli byśmy ją bardzo poszerzyli, jeżeli zrobiliby to wszyscy ludzie na świecie, tak jak na przykład teraz Rosjanie, którzy rzucają broń, wychodzą z tych, to mi tata akurat to powiedział, wychodzą z czołgów i zostawiają je na ulicy i podejmują decyzję, że nie są walczyć, no to powiem, żaden człowiek nas nie zmusi, i to pojedynczy, nawet nie wiem, setką sztabu ludzkiego nie zmusi nas do tego, żebyśmy zrobili cokolwiek. Więc to wszystko, co robimy i jaki mamy pogląd na to i na co sobie pozwalamy, żeby zrobić, zależy od czego? No od naszej świadomości. A nasza świadomość, co na nią wpływa? No nasza podświadomość, czyli nasze wzorce, nasze oprogramowania, mechanizmy, przekonania i przekonania też historyczne i cała reszta, i cała reszta. Nie? A jak obserwujesz tą sytuację obecną, czy na przykład...
w tej sytuacji teraz na Ukrainie, czy kolektywnie, nawet w tej geolokalizacji na świecie, czy odpala się jakiś konkretny program podświadomości kolektywnej, który mógł być bardzo podobny do przeszłości, do przeszłych konfliktów albo innych sytuacji? Właściwie no można tak powiedzieć, tylko że powiedziałabym tym razem nie na Ukrainie, tylko zaczęłabym od Rosji. Czyli mogę powiedzieć, w sytuacji, w której my jesteśmy Polakami, to cały czas o czym myślimy? Co mamy wbite w głowę? Że jesteśmy narodem jakim? Kosmicznym. Wybranym i i że musimy sięgać od morza do morza. Oczywiście chciałabym, żeby tak było, żeby Polska tak funkcjonowała, ale żeby to wyszło z równowagi naszej wewnętrznej, każdego pojedynczego człowieka, a nie z poziomu pewnego oprogramowania i czegoś, co zostało w jakiś sposób z pokolenia na pokolenie narzucone. Oczywiście to z pokolenia na pokolenie to jest mało powiedziane, ze względu na to, że to się też dzieje w starych przepowiedniach na przykład, czyli ta trzecia wojna światowa to są stare przepowiednie. Polska, która ma być ta najbardziej mistyczna na całym świecie, oczywiście też to wynika z przepowiedni. Na szczęście możemy rozgraniczyć dwie rzeczy. To, co jest rzeczywiste i co jest prawdą i to, co jest nałożone na to oprogramowaniem. Czyli może powiedzmy to na poziomie pojedynczego człowieka. Na przykład, jeżeli mam programy poświęcania się dla innych, to oczywiście ten program, ta moja mechanika będzie wymuszała na mnie zachowania, które będą tworzyły mój dyskomfort, ale jednak będę szła w kierunku poświęcania się. To zrobi mechanika. Natomiast to nie wyklucza tego, że mogę być zwyczajnym, dobrym człowiekiem, który chce pomagać innym. Czyli dlaczego o tym powiedziałam? Żebyśmy pamiętali o tym, że to, że jesteśmy tak zakodowani na naród misjonarski, to jeszcze wcale nie oznacza, że nie mamy faktycznie takiego zadania. Tylko tyle, że mamy to zrobić z poziomu równowagi i świadomości wewnętrznej, a nie z poziomu oprogramowania i tego, co na nas narzucono. I teraz wracamy do Rosji. No to co oni robią? Dokładnie to samo. Chcą być narodem wybranym, narodem, który uważa, że wszystko do nich należy. W związku z tym oni nie toczą wojny tak naprawdę z Ukrainą, tylko dla nich oznacza to, że oni zagarniają coś, co do nich w ich świecie należało. Oczywiście nie mówimy o całym narodzie rosyjskim. Nie, nie mówimy o całym narodzie. Mówimy tylko oczywiście o zbiorowej podświadomości, czyli o tej kolektywnej świadomości, która wytworzyła taką rzeczywistość. W związku z tym, ponieważ to jest oprogramowanie, to znaczy, że będzie musiało się wychylić w przeciwstawną stronę. I w jaką stronę się wychyliło? No w stronę Ukrainy, która postanowiła się przeciwko temu zbuntować. Czyli bunt jest też pewnego rodzaju mechaniką tej całej rzeczywistości, tej całej sytuacji, prawda? Natomiast jakby świadomość nasza jako, nazwijmy to, globalna ludzkości wymaga już od nas, czyli nazwijmy to ta Matka Ziemia, żeby to tak ładnie brzmiało, wymaga od nas, żebyśmy się wznieśli jeszcze wyżej ponad to. Czyli nie bawili się w te ciągłe oprogramowania i latali w tej, we w te, tylko żebyśmy wyszli poza to, weszli w swoją własną równowagę, potraktowali siebie, każdego pojedynczego człowieka jako człowieka, który ma prawo do miłości, ma prawo do akceptacji, ma prawo do poczucia bezpieczeństwa, ma prawo do suwerenności. I jeżeli z tego punktu widzenia wszyscy wyjdą, a nie z niedoborów i problemów sobie samych, to wtedy siłą rzeczy musi się stworzyć taka rzeczywistość. I wtedy dopiero nastąpi przemiana. Super. A teraz może taki praktyczny poradnik. Jak to zrobić? Zrób to sam. No bo podzielmy sobie na takie, powiedzmy, dwa segmenty. Segment właśnie duchowy i segment bardziej w materii. Jak nie ulegać lękom, jak nie wpadać w te dualizmy, jak nie dać się zastraszyć z poziomu materii najpierw? Nie wiem, czy mam na to gotowe rozwiązanie. Mogę tylko powiedzieć, jak ja sobie z tym radzę. Ja generalnie robię tak, że myślę wtedy logicznie. Czyli nie pozwalam sobie na to, żeby ta emocja, która się we mnie pojawiła, rzeczywiście oddziaływała na moje życie i na moje decyzje. Po prostu nie znalazłam na razie innego sposobu. Oczywiście pracuję też nad podświadomością, nad usuwaniem tych wzorców, nad rozpoznawaniem iluzji tych postaw i wzorców, w których jestem. To jest taka praca mrówcza, gdzie pracujesz z dnia na dzień, natomiast no, w sytuacji, w której rzeczywiście coś się dzieje, coś co szokuje albo co przestrasza, no to wtedy zostaje ci jeszcze umysł, czyli siadasz i się zastanawiasz. No i ja zazwyczaj dochodzę wciąż do tej samej konkluzji, czyli zawsze uważam tak. Jeżeli mogę coś zrobić w konkretnej rzeczywistości, to wtedy to robię. A jeżeli nie mogę, to się tym w ogóle
nie zastanawiam. Czyli nie oglądam właśnie telewizji, nie oglądam internetu. Wypowiedziałam się właściwie na temat tego jasnowidzenia tylko dlatego, że już tyle ludzi do mnie pisało, że uznałam, że prościej będzie, że tak powiem, to zrobić na forum i wtedy będę tylko link wysyłać takiej osobie i nie będę musiała wciąż powtarzać tego samego, bo to też mnie wciąga w moim świecie wciąż w taką rzeczywistość, której tak naprawdę wcale nie chcę i nie chcę jej też zasilać. Czyli to też oznacza, że budujemy strach też przez to, że wiecznie nasycamy się tą sytuacją. No to oglądanie, myślenie o tym, rozmowy ciągłe myślenie o takich niedoborach, o rany, to co my musimy zrobić z pieniędzmi, które zaoszczędziliśmy, jest cały czas tylko tą starą strukturą, która mówi nam o tym, że musimy się zabezpieczać. A prawda jest taka, że zabezpieczyć generalnie się przed tym nie da. To tak jak z tą benzyną, co wyszła afera. No na ile może ci wystarczyć jeden bak? Niech będzie, że mało jeździsz, to na miesiąc. No ale potem po miesiącu już zaczyna się twój problem. Czyli właściwie go tylko oddalasz. W związku z tym ja, to co ja robię, to właśnie zastanawiam się nad sobą i wtedy myślę o tej sytuacji. Mówię, okej, nie będę stała w kolejkach, gdzie jest 40 osób w tej kolejce, bo zmarnuję cały wieczór, nie odpocznę, a jednocześnie wejdę w cały ten lęk i tylko zasilę pole, które wcale nie ma się zrealizować. W związku z tym ja ogarniam siebie intelektualnie. Oczywiście są różne techniki, na przykład techniki oddechowe, gdzie można tą emocją oddychać i tak długo, czyli dopuszczać ją do siebie i tak długo w niej oddychać, aż wreszcie ona po prostu przez ciebie przepłynie. W związku z tym wtedy podświadomość wyszkoli się, że to jest tylko coś, co się pojawia i znika i coś, czemu nie będzie dawała takiego wielkiego znaczenia, więc jej reakcja będzie po prostu znacznie słabsza po raz kolejny, tak? No to jeszcze można zrobić. No podejrzewam, super, że tych technik jest więcej i pewnie ludzie, którzy nas oglądają, też znają różne techniki, mogą się pod takimi audycjami po prostu dzielić tym, żeby wszyscy więcej wiedzieli, no bo nie wiem, jak to inaczej można byłoby zorganizować. A właśnie, a to jest bardzo fajne, co poruszyłaś, więc jeśli moglibyście napisać w komentarzach właśnie, czym wy pracujecie ze sobą, jeśli chodzi o materię, pamiętajmy, czyli o pracę z ciałem fizycznym, o pracę tak stricte fizycznie, jak wy regulujecie swój system nerwowy, to napiszcie w komentarzach, a z drugiej strony tej duchowej teraz spróbujmy podejść do tematu, bo w sumie już powiedziałaś trochę rzeczy o tej duchowej sferze, natomiast jak jeszcze można neutralizować lęk, ponieważ wiemy, że lęk jest jakby z tych niskich niedoborowości. Natomiast jak tutaj sobie jeszcze duchowo pomagać? Duchowo jak sobie pomagać? Nauczyć się jakiejkolwiek techniki, która na was oddziaływuje w taki sposób, żeby można było rzeczywiście pozbywać się tych wzorców. Ale tutaj cudów się nie spodziewamy, czyli żadna technika nie będzie, bo wiadomo, że takie emocje pochodzą, czy lęki pochodzą z podświadomości. Podświadomość jest jak dziecko, w związku z tym tak naprawdę pracujemy z dzieckiem, czyli z takim powiedzmy dzieckiem do 5 lat. Jemu nie można nic wytłumaczyć. Jego można tylko wyuczyć, wyszkolić, dać mu poczucie bezpieczeństwa tak, żeby mogło działać inaczej, żeby zmienić jego reakcję, jego mechanikę. Nic więcej nie możemy zrobić. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy 3-letnie dziecko, czyli ten lęk wynika z naszego bycia 3-latkiem. No to jak się obchodzicie z 3-latkiem? No dajecie mu poczucie bezpieczeństwa. Czyli ukochacie go, przemyślicie, zastanowicie się, jak wygląda, ale też z racji tego, że to jest część waszej psychiki, a nie faktycznie wasze dziecko, no to możecie zrobić z poziomu świadomości jedną rzecz. Rozpoznać iluzję. Iluzję tego, w czym tkwicie. Czyli jeżeli tkwicie na przykład, czy tkwimy w niedoborach, czy w lękach, no to siłą rzeczy wtedy pracujemy nad takim wzorcem i zastanawiamy się, na ile to zbieranie benzyny, pieniędzy, oszczędzanie daje nam rzeczywistą korzyść i rzeczywiście działa. No bo prawda jest taka, że w takich sytuacjach, gdzie jest wojna, gdzie są epidemie, gdzie są różne rzeczy naprawdę poważne, to w ogóle nie działa. Czyli mogę powiedzieć, co zrobisz z oszczędnościami, jeżeli zmieni się kompletnie system? Nic. Trzeba będzie się do niego dostosować. W związku z tym można jeszcze inwestować w siebie inaczej. Właśnie inaczej w to, może w siebie, za szybko powiedziałam. Można inaczej inwestować. Inwestować w siebie. Czyli na przykład kończyć kursy, kończyć studia, zdobywać nową wiedzę, czegoś się douczać, polepszać sobie swoją sytuację, wracając do materialnej. Materialną, ale też emocjonalną. Czyli krótko mówiąc, można się w tej świadomości naszej dobrze zorganizować. Czyli jeżeli uznamy, tak jak w Ho'oponopono się mówi, że świadomość jest matką, no to matka opiekuje się dzieckiem w taki sposób, na ile potrafi to wszystko zorganizować.
I dzięki temu dziecko czuje się bezpieczniejsze. W ten sposób też nie wywalają nam korki. Czyli no tak. Na przykład, jeżeli mówią nam, nie wiem, wróćmy do tego wirusa. Jak nam na przykład mówią, że jest to wirus i że ten wirus, że tak powiem, dostaje się do naszego organizmu przez ślinę, no to nie możemy dostawać świra i stawać 10 metrów od drugiej osoby, no bo wiadomo, że albo boimy się podać jej rękę, no bo w ten sposób się nie zarazimy. To my wpadliśmy w taką samą histerię jak z AIDS, gdzie była afera w latach 80. Ja pamiętam pierwszy raz w gazecie w 86 roku była wzmianka o takiej chorobie w Afryce, którą nazwali wtedy AIDS. Wszyscy dostali takiej histerii, że bali się o wszystko, ale przecież ona tylko wchodzi przez krew i przez drogi płciowe i przez ślinę. Mm. Czyli tak naprawdę, jeżeli tych trzech rzeczy będziemy pilnować, to nie ma możliwości, żebyśmy dostali AIDS. Czyli co tu nam pomaga? No świadomość i wiedza, czyli zdobywajmy też tą wiedzę. Nie wzmacniajmy oglądaniem różnych rzeczy. Nie mówię tutaj tylko o mainstreamowej, bo my tak mówimy o tej mainstreamowej, że ona nas tak straszy, ale na poziomach internetu jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Wszyscy się straszymy zupełnie niepotrzebnie. I teraz nawet jeżeli uznamy, że kompletnie się mylę i że wojna będzie, no to co z tym zrobisz? Ma sens banie się teraz przez następne pół roku? No nie. No właśnie to jest... Zrobisz ze sobą tyle, ile wlezie ze swoim poziomem duchowym, emocjonalnym i przynajmniej jako jednostka duchowa przerobisz swoje lekcje. Jak będziesz musiał umrzeć, umrzesz. Trudno, no co zrobisz? No i właśnie, natomiast jak się teraz właśnie obserwuje internet, to co powiedziałaś, no to nagłówki, miniaturki pokazują trzecia wojna światowa i takie eksplozje, taki wybuch tutaj z boku. I wiesz, co jest najsmutniejsze? Właśnie to, że te filmy mają najwięcej wyświetleń. No tak. Natomiast my postanowiliśmy temu przeciwdziałać. I nie będzie u nas takich rzeczy. Dokładnie, u nas nie będzie. Chociaż może w tytule będzie wojna, bo jednak odnosimy się do wojny, natomiast trochę wielopoziomowo do tego podchodzimy. Słówko, które wiem, że ty lubisz używać, wielopoziomowe to jest wszystko. Tak. I ta wojna, która teraz jest, jest wojną wielopoziomową w pewnym sensie. Myślę, że tak. Dlatego cały czas mówię o tej rozwoju duchowości, żebyśmy tego nie stracili z oka. Dlatego, że tak naprawdę wszystko dzieje się w tej chwili wielopoziomowo, czyli krótko mówiąc, równolegle. I nasz równoległy poziom rozwoju jako pojedynczej jednostki i nas jako świata, i nas jako kraju, i nas jako ludzkości, i nas jako istot duchowych, które mają dojrzeć do tego, żeby zostać istotami galaktycznymi, co dla mnie oznacza, oczywiście też znowu politykę galaktyczną, która za fajna nie jest, ale to już nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że my cały czas gadamy, o kiedy wreszcie te istoty do nas przylecą, kiedy co, kiedy tamto. Przecież my jesteśmy na etapie, na poziomie epoki kamienia łupanego. One do nas nie mogą przyjść, bo się tylko wystraszymy. Jeżeli my pozwalamy się sobą tak manipulować lękowo, no to znaczy się, że w ogóle nie jesteśmy dojrzali do tego, żeby przyjąć, żeby stanąć na poziomie istot galaktycznych. Czyli oczywiście to można rozszerzać na 100 różnych sposobów. Nie mówiąc o tym, że zobaczcie, w każde rasy, które są wyżej rozwinięte, mają już tak naprawdę tylko, nazwijmy to tak symbolicznie, jeden rząd. My żyjemy wciąż dualnie. My trzymamy się wiecznie tej tożsamości i świadomości wsi, z której pochodzimy, miasta, z którego pochodzimy, kraju, z którego pochodzimy. Oczywiście to jest fajne, ale jako proces tylko i wyłącznie, a nie jako trzymanie się jak pijane płotu tej historii. No bo musimy wreszcie, jeżeli chcemy stanąć na wyższym poziomie, poczuć, że jesteśmy ludzkością jako całość i bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje w Afryce. Gdybyśmy mieli taką świadomość, to takie rzeczy by się nie działy. Kiedy tego nie widzimy w telewizji, to znaczy, że tego nie ma, prawda? I to jest smutne w pewnym sensie. Poza tym, tak jak mówię, no działamy bardzo mocno na niedoborach, na tym, że wciąż pytamy w tej całej historii, zastanawiamy się nad tym, gdzie włożyć nasze oszczędności i nasze pieniądze. Ja bym zadała sobie pytania, no dobrze, ale w takim razie dlaczego masz te oszczędności? Po co ci one były? I na pewno nie wynikają z pełnej obfitości, w której czujesz, że żyjesz, ani z tego, że masz zaufanie do wszechświata, że cię wspiera, tylko raczej z poziomu niedoborów. Czyli krótko mówiąc, tworzysz ten niedobór. No właśnie, to tak samo jak ze smartfonem, prawda? Tam naprawdę w tym smartfonie już może być całe życie człowieka dosłownie. I oczywiście ma to swoje dobre i złe strony, ten smartfon. Ale
patrząc nawet z poziomu takiego już ziemskiego, z poziomu no nawet tego, na ile ten smartfon ci wystarczy. On ci wystarczy na niecałe 24 godziny i się rozładuje. Jak nie masz prądu i ładowarki, to nic z tego smartfona nie skorzystasz, prawda? No tak, ale tak jak powiedziałam, nie jesteśmy tutaj, nie mówimy, nie wyrokujemy w taki sposób, żeby zrezygnować z materii. To nikt nie mówi, żeby z tego rezygnować. Mamy mieć pełen dostęp do obfitości, więc możemy kupować sobie fajne koszule, fajne spodnie, fajne sukienki, nie wiem, drogie kosmetyki, jeżeli ktoś lubi, mówimy o dobrych kosmetykach, cokolwiek, co chcemy, bo żyjemy w materii. Wybraliśmy ją po to, żeby to przeżywać. No ale też wybraliśmy tą materię po to, żeby skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw. Mhm. A dobrodziejstwa tej materii też oznaczają, że musimy wyjść w inny poziom świadomości, z którego będziemy z tego korzystać. Mhm. Więc jakby wszystko to jest takie troszkę, no właśnie, bardziej wielopoziomowe i jeżeli wszyscy będą wielopoziomowo na to patrzeć i będą w stanie to już zobaczyć, bo niestety, no umówmy się, tak naprawdę w kontekście Polaków nawet ogląda nas garstka ludzi. No to ta garstka niestety nie wystarczy do tego, żeby zmienić całą zbiorową podświadomość, żeby się rzeczywistość przejawiła w inny sposób. Potrzebujemy do tego dramatycznych doświadczeń. No i jednym z tych doświadczeń była ta pandemia, a drugim teraz jest zagrożenie wojną. Czyli zobaczmy też wszyscy jako ludzkość, w jaki sposób reagujemy i kiedy na zmianę. No tylko wtedy, kiedy jesteśmy tak wystraszeni, że ledwie dychamy. I wtedy nagle zaczynamy myśleć, ale też popatrzmy na siebie w kontekście każdego prywatnego życia. Nawet no, ja czy ty. Kiedy się zmieniasz? Kiedy coś weryfikujesz w sobie samym? No jak popadasz w dramaty w swoim życiu. I wtedy dramat cię uczy tego, że jednak trzeba zadziałać inaczej, zareagować inaczej, spojrzeć na to inaczej z innej perspektywy. No to dokładnie to się przejawia później na całej zbiorowej świadomości i w związku z tym potem wszyscy funkcjonują. I oczywiście, tak jak powiedziałam, każdy z nas jest tutaj identyczny, bo tak samo robią to Afrykanie, jak i rasa żółta, jak i ktokolwiek inny. No po prostu żadna różnica. A jak myślisz, jak to jest, no bo zobacz, ja się z tym zgodzę, że jednak trudne doświadczenia dają nam potężne lekcje i potężny, przede wszystkim potencjał do wzrostu, prawda? I teraz, czy również mogłoby być tak, że niekoniecznie to te traumatyczne, w cudzysłowie, lekcje dają nam duży potencjał do rozwoju, ale również takie wydarzenia, które nie są traumatyczne, wręcz, które są komfortowe. Czy w miejscu komfortowym, w którym jesteśmy w naszym życiu, możemy również doznać takiego potężnego rozwoju, jak w miejscach traumatycznych? W świecie dualnym, w naszej rzeczywistości nie. Musielibyśmy bardzo mocno podnieść świadomość jako ludzkość. Wtedy tak. Ale czyli, to wszyscy musieliby zrobić. Czyli chcesz powiedzieć, że w czasach komfortu nie da się wzrosnąć tak jakby potężną falą? Da się, ale tylko wtedy, kiedy cała ludzkość będzie miała inną świadomość. Czyli musimy zacząć od tego, że w ogóle taki komfort możemy stworzyć tylko jako istoty wysoko rozwinięte. Mhm. Jeżeli byśmy osiągnęli taki poziom świadomości, wtedy tworzymy ten komfort i przez ten komfort się rozwijamy. Natomiast musimy zacząć, czyli powiem tak, komfort jest tylko skutkiem bądź dyskomfort. Czyli wszystko zależy od naszej świadomości. Jeżeli ją poszerzymy, będziemy doświadczali w kontekście komfortu. Jeżeli jej nie poszerzymy, to nie będziemy tego doświadczali. I oczywiście to jest też struktura, która jest celowo tutaj stworzona ze względu na to, że ten dyskomfort mimo wszystko wymusza na ludziach, którzy nie myślą w ogóle nic o rozwoju duchowym, po prostu przyszli, nie mają świadomości, ale też się rozwijają, dlatego że każdy przeżywa tu doświadczenie, czyli nie można też powiedzieć, że w tym jest coś złego. Natomiast można byłoby już powiedzieć inaczej, że ludzkość już jest tyle razy tu przychodziła i tyle miliardów lat temu wcześniej i wciąż przerabiamy to samo, że fajnie jest robić błędy, natomiast dobrze by było już nie popełniać tych samych błędów. I każdy ma prawo do błędów. I dobrze jest, kiedy popełniamy je. To jest też kwestia nauki. Tu też nie ma co oceniać nie wiadomo w jaką stronę. Natomiast dobrze by było, żeby już tego samego nie popełniać więcej. I to jest tak samo w życiu prywatnym, że jeżeli jesteś osobą rozwijającą się, to nie znaczy, że błędów nie popełniasz. Rozwijająca się to oznacza, że na tych błędach się uczy. W związku z tym będzie popełniać, tylko za każdym razem inne. I też jest wszystko okej, pod warunkiem, że to wykorzysta. Ale jeżeli popełniamy historycznie ten sam błąd wciąż i już nasze pokolenia, czy moje pokolenie, bo jestem starsza od ciebie, są w stanie zobaczyć podobną sytuację w swoich czasach historycznych,
a jakby wziąć moją prababcię, to ona by zobaczyła to parę razy, no to powiem, to znaczy, że ludzkość nic się nie uczy. No i to już jest przerażające. Czyli najwyższy czas, żeby te nasze pokolenia zaczęły żyć inaczej. I oczywiście to się też dzieje, tylko w wolniejszy sposób. Na przykład pokolenia, powiedzmy, moich dzieci, które mają tam po 20-20 parę lat, to one już nie żyją w niedoborach. Zobacz, że one nie gromadzą rzeczy, nie wiadomo ile. One już nie mają takiej mody, która jest na coś tam nastawiona do niemożliwości, że co najlepsze i tak dalej. Oni już na przykład nie żyją w niedoborze, że muszą coś oszczędzać. Nic nie oszczędzają, po prostu żyją. Czyli no tak czy owak, nie chcę tutaj na tą ludzkość wyrzekać za bardzo, bo też trzeba zobaczyć drugą stronę, że no też się cały czas rozwijamy jako ludzkość w tej mechanice, która jest dostępna. Natomiast teraz akurat mamy szansę na to, żeby tą mechanikę zmienić. I to jest ta ważna rzecz. Czyli powiem, ja nic nie widzę w tym złego i nie oceniłabym tego negatywnie do tej pory. Nawet te wszystkie błędy historyczne. Natomiast taka szansa jak to, że planeta jakby się rozwija i podnosi wibracje, to nie dzieje się raz na parę lat, tylko raz na parę dziesiąt milionów lat i wtedy warto z tego skorzystać. I to tylko o ten punkt chodzi, że mamy tą szansę, skorzystajmy. Oczywiście może nie skorzystamy, no ale przynajmniej próbujmy. Chociaż tyle, nie? I właśnie, skoro podnosi się też wibracja całej planety, to też ciekawi mnie jedna rzecz. Trochę o tym rozmawialiśmy ostatnio przez telefon. Skoro my podnosimy naszą wibrację, to czy istoty, powiedzmy, nie tyle negatywne, istoty, które no, w pewnym sensie kontrolują całą narrację na Ziemi, również wzrastają? Oczywiście, że tak. Czyli powiedziałabym, w sensie dualności nazwamy to, powiedzmy, aniołami światła i aniołami ciemności. Ale prawda jest taka, że są to istoty, które postanowiły stworzyć określoną dualną rzeczywistość i mają w tym określoną rolę. I nie ma tutaj lepszego i gorszego. To tylko my oceniamy poprzez oprogramowanie, a prawda jest taka, że one po prostu wykonują swoją pracę. Muszą stworzyć taką rzeczywistość, na którą się umówiły, która ma określone prawa i która będzie nas dotyczyła i stworzyć możliwości istotom, które będą chciały sobie tutaj w tym pograć. Czyli to jest tak, jakby mieć pretensje, powiedzmy, stworzyć grę komputerową, w której będą anioły ciemności i anioły światła, a potem mieć pretensje do tych aniołów światła, aniołów ciemności w tej grze. No nie da się. Postanowiliśmy zagrać w tą grę, w związku z tym wchodzimy w te struktury, które są stworzone tak, jak są. To był nasz wybór, zrobiliśmy to i teraz tylko chodzi o to, żeby to rozpoznać. A nie oceniać wiecznie i bawić się w tą dualność. Czyli to, co mówimy, to mówimy chyba też, żeby może inaczej też powiedzmy to, poziom, wyjście w wyższy poziom świadomości też oznacza wyjście z programów, a wyjście z programów oznacza nieocenianie i wyjście jednak poza tą dualność, czyli widzenie czegoś w znacznie szerszej perspektywie. Z poziomu istoty duchowej, którą jesteśmy, a nie ludzką, bo wiadomo, że umysł sobie tak próbuje. I oczywiście też możemy. Na przykład ja czasem do ciebie dzwonię, mówię, Michał, choć sobie trochę poplotkujemy. I oczywiście, że to jest fajne i zabawne. Natomiast oboje sobie zdajemy sprawę z tego, że plotkujemy i że się dobrze tym bawimy. Czyli, no ale potraktować te ploty poważnie, no to już powiedziałabym trochę za dużo, nie? Nie, no tworzą się fajne scenariusze do harlekinów. Tak, no właśnie. Tej wersji się wciąż trzymam. Super, super. Też a propos tych współczesnych jakby wydarzeń, tak wracając jeszcze do powiedzmy tematu wojny, bo to jest jakby naszym tematem tego odcinka, też słyszałem takie ciekawe stwierdzenie, że na przykład Biden w Ameryce jest taką właśnie istotą, która jest jednak otoczona przez pewne raczej negatywne pole, które raczej nie dopuszcza do niego pewnego rodzaju, powiedzmy, światła, gdzie on jakby w pewnym sensie jest odcięty od wielu dostępnych, powiedzmy, świetlistych, w cudzysłowie, informacji. Jak myślisz, czy Putin może być taką samą osobą? Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o Putina, to w ogóle miałbym jeden problem i nie wiem, czy powinnam to tutaj powiedzieć, ale chyba powiem, jak już tak otwarcie wiecznie mówię, że kiedyś Putin był bardzo chory i to było lata temu, jak go diagnozowałam i chory był naprawdę tak potężnie, że ledwie dychał, a teraz nagle widzę człowieka młodego, zgrabnego, szczupłego, zdrowego, bez żadnych problemów chorobowych na twarzy, czyli nawet tego nie widać. Jak go diagnozuję jak młody człowiek, a przecież teoretycznie młody nie powinien być i jeszcze na dodatek, mam wrażenie, że jest wyższy niż był kiedyś. Więc zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy to rzeczywiście jest Putin.
W związku z tym powiedziałabym, tutaj chyba nie ma co mówić tak bardzo jednostkowo na zasadzie imionami, tylko raczej bym powiedziała energiami. Energię, czyli nie będziemy się upierać, kto jest tym, a kto jest tym, albo czy to jest kolejny klon, czy nie, czy to jest ta rzeczywista osoba, bo tak jak powiedziałeś na samym początku, nie o tą jedną osobę chodzi, tylko bardziej chodzi o to, co ona reprezentuje w kontekście zbiorowej świadomości całego narodu. Czyli trzeba byłoby powiedzieć chyba, że jednak no, Stany Zjednoczone są dosyć nonszalanckie, czyli w tym swoim wzorcu tworzenia niezależności, zresztą notabene kosztem kogo? Na przykład starej kultury Indian, więc też zastanówmy się, skąd oni mają tą niezależność i dlaczego o nią wciąż muszą walczyć. Dlatego, że zabrali ją komuś. Tam nie przyszło, nie powstało państwo przez uszanowanie starej kultury, tylko przez zniszczenie doszczętnie. W związku z tym znowu we wzorcach. No to powiedzmy, to Stany Zjednoczone z równowagi i z miłości powstały? No nie. Powstały z walki, z agresji, ze zniszczenia, nieuszanowania drugiego człowieka. To jeżeli z tej strony się zaczęło, to potem pójdzie po przeciwstawnym wzorcem, czyli walkę o totalną niezależność. Ta niezależność jest do tego stopnia, że jedziesz do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, idziesz ulicą, wiecznie cię ktoś popycha i nikt nie powie ci przepraszam. Dlaczego? Dlaczego, że oni uważają, że tak można. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mówimy o tym, no to powiem, to te narody, nasz nawet mistyczny, wbrew tej całej, tym naszym zachowaniom Polaków, jakby to nazwać je ładnie, wojowniczym czy buntowniczym, to mimo wszystko mamy jako naród znacznie więcej pokory. A z drugiej strony dlaczego? Dlatego, że nas rozdzielili już tyle razy. Polska przestała istnieć przez jakiś czas. No jakiś czas, 102 czy 120 lat? Długo, nie? W każdym razie ponad 100. W związku z tym to też spowodowało pewną mechanikę. Dokładnie to samo, dlaczego są takie Niemcy. No bo zareagowali na wzorcu poczucia winy, dlatego, że czują się odpowiedzialni jako cała kolektywna świadomość, no z racji tego, że zrobili to, co zrobili i wybili w pień tyle ludzi, więc siłą rzeczy mają teraz poczucie winy, czyli działają znowu na innym poziomie, czyli to są cały czas wzorce. Więc odeszłabym od takiego nazywania, ach, że ten tutaj jest otoczony światłem, a ten jest otoczony ciemnością, a ten otoczony tym, a ten tym, bo to cały czas się rozgrywa wciąż na tych samych płaszczyznach, czyli wzorców, tylko że wyżej jako krajów, a nie jako pojedynczych osób. Ale to jest dokładnie identyczna mechanika. To dlatego na przykład Hellinger, ja zajmuję się właściwie pracą z pojedynczym człowiekiem i pracą z jego wzorcami, natomiast Hellinger zajmował się rodowo, ale to samo. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy teraz wzorce, to wiadomo, że mamy je od matki i od ojca, a matka i ojciec od kogo mają? Od swojego ojca i od matki, czyli i tak idzie to rodowo, i tak idzie rodowo, więc właściwie jaka różnica, z którego punktu zaczniesz nad tym pracować? Żadna. Możesz i tym, i taką metodą, i taką metodą. Więc wydaje mi się, że chyba najważniejsze jest, żeby zobaczyć całą tą mechanikę i z tej mechaniki w ogóle wyjść. Dlatego, że to jest mechanika cały czas świata dualnego. Jeżeli tak dużo mówimy o tym 5D, to 5D nie ma dualnej mechaniki. Tam dualność nie istnieje. Tam musimy się zjednoczyć i poczuć, że rzeczywiście z jednej strony jesteśmy istotą duchową wielowymiarową, ale z drugiej strony uszanować wszystkie inne istoty wielowymiarowe duchowe. Takie, jakie są. W tej świadomości można tworzyć rzeczywistość. No, ciekawe. Myślisz, że jest to możliwe do ogarnięcia u nas na planecie? Powiem tak. Jak człowiek chyba mam na to potężną nadzieję i tą nadzieją żyję. I ta nadzieja chyba mi pozwala znaleźć siły na to, żeby wciąż pracować tak, jak pracuję i gadać wciąż to samo. Co czasami już mnie wykańcza, obciąża i tak dalej, bo wiadomo, że abstrahując od talentu, który mam, to w ciele ludzkim funkcjonuję jako zwykły człowiek, jako matka, jako tam żona i tak dalej. W związku z tym jest to po prostu zwyczajnie męczące. No natomiast z drugiej strony cały czas uważam, że jeżeli sami tego nie weźmiemy w ręce i każdy pojedynczy człowiek nie będzie robił tej całej cegiełki, to się nie wydarzy nigdy. W związku z tym przestałam się zastanawiać na tym, czy to się wydarzy i kiedy się wydarzy, tylko zaczęłam po prostu robić, co mam przed nosem i tyle. I nie zastanawiam się nad tym za wiele. Super. To jest mój sposób na życie. Natomiast no niekoniecznie wszystkim musi on pasować. Każdy, myślę, znajdzie sobie swój własny, żeby sobie jakoś z tym poradzić.
Fajnie. Pamiętam, teraz przypomniał mi się z naszego poprzedniego odcinka, jak powiedziałaś o twojej wizji tej flary, która właśnie świeci, jakoś kopci tam jakimś dymem. I wiesz co, i piszę teraz skrypt do właśnie odcinka o wojnie, żeby się jakoś do tego odnieść, bo jednak ludzie potrzebują też jakiejś informacji ode mnie. I powiem ci, że właśnie cały czas mi przyświeca ta twoja wizja tej flary, że flara też pojawił mi się taki nowy symbol jako zasłony dymnej wobec wielu różnych wydarzeń, nie tylko jednego geolokalizacyjnego, militarnego wydarzenia, tylko jako flara, jako zasłona dymna wielu różnych wydarzeń na wielu różnych płaszczyznach. Czy możemy do tego tak podejść? No ale oczywiście, że tak. Zobacz, jakie ustawy w międzyczasie weszły. Począwszy od pandemii, weszły ustawy nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie takie, na które ludzie normalnie by się nie zgodzili, gdyby tak. Nie to, że sytuacja była lękowa. Czyli absolutnie to są wszystko zasłony dymne po to, żeby z jednej strony oczywiście zasłony dymne, a z drugiej strony po to, żeby pozwolić nam się przypatrzeć pewnym rzeczom. Czyli wtedy musimy bardziej patrzeć na ręce innym, czyli wracając do Bidena, no to on tak wszystko robi w białych rękawiczkach, nie? Mm-hmm. No tak, bo to jest trochę... Biedne, z doświadczeniem ciężkim, życie trudne w ogóle. Tylko płakać nad nim. To jest... Tak mi się wydaje, że to jest czasami jak ten magik, który trzyma w jednej ręce tam jakąś sztuczkę, robi króliczka, a drugą ręką sięga ci do kieszeni, wyjmuje ci portfel. Na przykład. I właśnie, i to jest to, co powiedziałaś. To jest tylko i wyłącznie test. To jest eksperyment. Magik do tej pory to robi... Dopóki my się nie zczaimy, że coś jest nie tak, prawda? No tak, potem on będzie to robić. Bawić. On tego nie może później już robić, bo nie ma to sensu. Oczywiście, że tak. Dlatego powiedziałam, że to musimy widzieć na wielu różnych aspektach. Czyli może jeszcze warto byłoby powiedzieć, co to jest poszerzenie tej świadomości. Mhm. Że poszerzenie świadomości tak naprawdę oznacza przytomność. Że jesteś przytomny i nie skupiasz się tylko i wyłącznie na sobie, na swoich nawykowych reakcjach, tylko jednak twoja przytomność oznacza, że stajesz się obserwatorem. Tak siebie, swoich własnych emocji, swoich własnych mechanizmów i swoich własnych światopoglądów i tego, jak te wszystkie mechanizmy na twój światopogląd oddziaływują, że on tak naprawdę jest subiektywny, bo takie, no powiem, żebym była dobrze zrozumiana. Wyobraźmy sobie, że mam dobrego ojca, który mnie zawsze wspiera, to będę uważać i mój światopogląd będzie taki, że faceci są super, ale jeżeli na przykład mój ojciec mnie bił, tłuk i był beznadziejny, no to będę uważała, mój światopogląd teoretycznie obiektywny będzie taki, że faceci są zagrożeniem. Czyli krótko mówiąc, od tej mechaniki, z której wychodzimy, budujemy światopoglądy na poziomie świadomym, czyli w pewnym sensie one też nie są oparte o fakty tak naprawdę, na faktach, tylko są oparte na naszych emocjach i nawykach. W związku z tym, jeżeli z tego wyjdziemy, jeżeli będziemy obserwatorami, będziemy to wszystko widzieć coraz szerzej, a to jest też kwestia wyuczenia się w tym, czyli my nie musimy dochodzić do bycia istotą wielowymiarową, duchową, bo my nią jesteśmy. Więc to nie jest tak, że my musimy cokolwiek robić. My musimy tylko dać temu znaczenie. I podporządkować swoje niższe jaźnie. Nic więcej. To jest tak jak w domu. Ojciec i matka są rodzicami i mają autorytet. Więc budowanie ciągłego autorytetu przy dziecku, na przykład strachem albo karami, nie ma sensu, bo one ten autorytet mają już z racji tego, że dziecko jest ich dzieckiem i obdarza ich autorytetem nawykowo. No to dokładnie tak samo jest z nami w naszej świadomości jako całości. My jesteśmy tymi istotami duchowymi, tylko zacznijmy tak myśleć, działać i robić. A my tu gadamy o tym, jakimi jesteśmy wysoko rozwiniętymi istotami, a tutaj działamy jak zwykli ludzie, którzy się boją, że och, teraz stracą miliony. No ale po co nam te miliony, jeżeli wiecznie się boimy? No, to jest trochę paradoks tej planety, że właśnie gromadzimy, a potem się boimy o to, co zgromadziliśmy, że ktoś nam zabierze. A potem i tak tracimy. Dokładnie, bo właśnie widziałem ostatnio ten ciekawy taki mem, że tam ktoś idzie, wchodzi do nieba z walizką pieniędzy i tam śmierć mówi, ale tą walizeczkę zostawiamy. Tu zapraszamy, bez żadnych fantów. No właśnie. No, super. Kurczę, Renatko, no zawsze z tobą fajne, fajne wieści od ciebie płyną. No się nawymądrzam. Komentują, że guru z siebie robię. I to wszystko przez ciebie. Oj tam, myślę sobie, że naprawdę, nawet tematy poważne, o których dzisiaj rozmawialiśmy, myślę, że są w takim ujęciu, że i właśnie,
wydaje mi się, że spełniliśmy tą obietnicę, którą daliśmy na początku, że jednak będzie to ponadczasowy odcinek. To, co powiedziałaś dzisiaj, można wykorzystać za 10-15 lat, no chyba, że właśnie dojdzie do takiego przeskoku świadomościowego na planecie, że takie informacje już będą niepotrzebne, prawda? Trzymamy kciuki. Dokładnie. No dobrze, moja droga, jakieś ostatnie słowo na koniec od ciebie? Że wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bardzo się cieszę, jestem wdzięczna, że mnie oglądają i słuchają, też ze względu na to, że zdaję sobie sprawę z tego, że ja mam taki ton autorytatywny, że u niektórych mogą się uruchomić programy buntu i dobrze i miło, że wszyscy jednak słuchają, że przekraczają siebie, te swoje sposoby myślenia i swoje reakcje emocjonalne i rzeczywiście jednak myślą, starają się i oczywiście widzę to cały czas i doceniam bardzo. My jako ludzkość mimo wszystko możemy być z tego naprawdę bardzo dumni, bo zrobiliśmy skok potężny i może nie widać tego tak na co dzień, chociaż właściwie jak się dobrze przypatrzymy, to widać. I miejmy nadzieję, że teraz to pójdzie już bardzo, bardzo szybko, żebyśmy mieli coraz większą szansę na to, żeby tworzyć rzeczywistość taką naprawdę, w której myślę, że gdyby ktoś się zastanowił, każdy by się zastanowił, to każdy by chciał taką samą, nie? Wbrew pozorom. Że niby troszczymy się o te pieniądze, ale i tak każdemu zależy na miłości, na tym, żeby jak wchodzi do sklepu, żeby się uśmiechnąć i żeby inni się do niego też uśmiechnęli, żeby wszyscy byli naprawdę dla siebie otwarci i w sumie to, czy mieszkamy w bogatym, czy w biednym domu, to w tym zakresie by nam nic nie robiło, gdybyśmy mieli dokładnie to. Czyli tak naprawdę wszyscy pragniemy tego samego. Prawda? Prawda. Michale. Zgadzam się totalnie i też jakby zasilam i wspieram to, co teraz powiedziałaś, zasilam również to, żeby jakby dzielić się miłością ogólnoplanetarnie, że właśnie nie zgadzam się za bardzo na takie rzeczy typu wysyłać Putinowi miłość, ale ja nie wiem, czy on potrzebuje miłości. Może on nie potrzebuje w ogóle i nie chce tej miłości, więc lepiej wysyłać tą miłość na całą planetę, po prostu zasilać naszą planetę, żeby ona wzrastała kolektywnie. Też uważam, że to dobry plan. No dobrze, moja droga, dziękuję ci bardzo i będzie to odcinek specjalny, który wyjdzie jeszcze dzisiaj. Dzisiaj mamy 4 marca 2022 i ten odcinek dzisiaj wyjdzie dzisiaj albo jutro rano, ale chyba postaram się, żeby jednak dzisiaj wyszedł po południu. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Także do zobaczenia następnym razem. Michale, również tobie także dziękuję. Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję z góry jeszcze raz wszystkim patronom i patronkom, którzy wspieracie ten podcast. Ostatnio spotkaliśmy się na naszej tajnej grupie na Facebooku. Naprawdę mieliśmy niesamowite rozkminy na temat właśnie rozwoju świadomości. Jest to nasz taki regularny, comiesięczny, nawet co 3-tygodniowy rytuał, gdzie spotykamy się i po prostu rozkminiamy tam nie tylko tematy właśnie z bieżących odcinków, ale również pogłębiamy swoją wiedzę nawzajem, wszystkich ludzi, którzy tam są. I zachęcam właśnie Was do wspierania na Patronite, żeby dołączyć do tej grupy. Między innymi z tego powodu, że nadal jest nas tam niewielka grupa osób i póki jeszcze nie przekroczyła ta grupa osób ilości 100 osób, to spokojnie możemy się łączyć w grupie na Facebooku na Zoomie, czyli gdzie wszyscy mogą się widzieć, mogą się słyszeć i każdy, jak na razie do tej pory, każdy może spokojnie się wypowiedzieć, opowiedzieć też jakąś swoją, jakąś taką prywatną historię i tam rozkminiamy wspólnie, jak rozwijać i podnosić samoświadomość całej grupy. Także to nie są jakieś moje wystąpienia na grupie facebookowej zamkniętej, tylko to są nasze wspólne rozkminy na temat rozwoju samoświadomości. Dlatego jeśli jeszcze nie wspieracie tego podcastu na Patronite, szczerze zachęcam do tego. No i oczywiście jeszcze raz dziękuję za wsparcie wszystkim patronom i patronkom, którzy już to robią. Link do wspierania jest oczywiście tutaj poniżej w opisie tego odcinka. Ja zapraszam również na sesje indywidualne, na których pracuję z Wami nad rozwojem Waszej samoświadomości. Zachęcam Was oczywiście do kliknięcia subskrybuj tego kanału tutaj na YouTubie. Zachęcam do słuchania na Spotify. Jeśli jesteś zwolennikiem marki Apple i masz iPhone'a, to polecam w aplikacji podcastowej dać subskrypcję i zostawić jakiś opis, jakiś swój komentarz pod podcastem Each One Teach One. Pomoże to wybić podcast, jeśli chodzi o rankingi i pomoże to po prostu dotrzeć do większej liczby ludzi z tymi informacjami, które tutaj publikuję dla Was.
Zachęcam również do wchodzenia na blog Each One Teach One i do pobierania mojego darmowego e-booka na stronie eachoneteachone.pl/ebook. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku.